Co roku do mórz i oceanów na całym świecie trafia od 5 do 12 milionów ton odpadów plastikowych. WWF i PreZero łączą siły, by temu zaradzić. Dlatego tak istotne dla nas jest stworzenie strategicznego i długofalowego partnerstwa, by z jednej strony systematycznie zmieniać ten stan rzeczy poprzez działania lokalne w Niemczech, jak i z drugiej opracowywać systemy, dzięki którym można będzie coś zmienić lokalnie. WWF jest organizacją o dużej renomie, której cele w pełni podzielamy. Jest dla nas ważne, aby projekty, które odnoszą sukcesy, propagować w innych krajach. To jest również podstawa naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Udane projekty z przeszłości pokazują, że rozsądnie jest angażować się w tego typu przedsięwzięcia, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. W ten sposób możemy wykorzystać nasze doświadczenia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zarządzania odpadami. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, dlatego kluczową kwestią przy próbie rozwiązania tego globalnego problemu jest nasz czynny udział. Ponadto popieramy także najważniejsze postulaty WWF, globalne prawnie wiążące porozumienie, którego celem jest przeciwdziałanie zaśmiecaniu mórz i oceanów plastikiem. Istna sielanka. To jest Morze Bałtyckie, jakie wszyscy znamy. Ale gdy tylko zajrzymy pod powierzchnię, ukazuje nam się zupełnie inny obraz. Powstaje coraz więcej martwych stref, tak ubogich w tlen, że nie żyje tam już nic oprócz bakterii. Również śmieci zanieczyszczają morze. Blisko 10 tysięcy porzuconych sieci rybackich ląduje rocznie na dnie Morza Bałtyckiego. Zanieczyszczają wodę i stanowią śmiertelną pułapkę dla ssaków morskich, ptaków morskich i ryb. Od 2013 roku WWF wyławia te sieci z wody, by chronić zasoby Morza Bałtyckiego. Za pomocą sonaru WWF jest w stanie w pół dnia przeszukać dno morza w poszukiwaniu sieci widm, na łącznej powierzchni odpowiadającej prawie 700 boiskom do gry w piłkę nożną. Od 2013 roku WWF wyciągnął z Morza Bałtyckiego 9 ton porzuconych sieci. Widać tutaj, że to jest stara lina. Mimo że wygląda na pracę rzemieślniczą, to jednak jest to plastik. Dzisiejsze sieci wykonane są z tworzywa sztucznego. Pod wpływem wiatru i fal przekształcają się w mikroplastik. Ryby mylą te drobne cząstki plastiku z pożywieniem. Tym sposobem mikroplastik może się znaleźć również na naszych talerzach. Dopiero teraz dzięki wykorzystaniu fal dźwiękowych dowiadujemy się, ile sieci widm nagromadziło się na dnie Morza Bałtyckiego przez ostatnie 60 lat. Najwyższy czas uwolnić Morze Bałtyckie, nasz wakacyjny raj, od tych śmiertelnych pułapek. Celem partnerstwa PreZero i WWF jest wspólne działanie na rzecz zmniejszenia ilości plastiku w morzach oraz wypracowanie prawnych rozwiązań w zakresie ochrony mórz i oceanów.